Pierwsza księga Kronik, rozdział 29, od wiersza 10. Potem błogosławił Dawid Pana przed całym zgromadzeniem, mówiąc: Błogosławionyś Ty, Panie Boże Izraela, Ojca naszego, od wieków aż na wieki. Twoją, Panie, jest wielkość i moc i majestat i sława i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy. Twoim panie jest królestwo i ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. Od ciebie pochodzi bogactwo i chwała. Ty władasz nad wszystkim, w twoje ręce jest siła i moc, w twoje ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. Więc teraz Boże Nasz składamy ci dzięki i wielbimy chwalebne imię Twoje. Lecz czymże ja jestem i czymże jest mój lud? że możemy ochotnie składać tobie dary wszak od ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to co z twojej ręki mamy niesamowita pokora Dawida była inspiracją dla niego aby wywyższyć boga od którego wszystko pochodzi co dobre i sława i chwała i wielkość i moc wszystko do niego należy i Dawid, który zgromadził wszystkie materiały budowlane na świątynię, aby jego syn Salomon mógł ziścić to dzieło, ten plan, zdał sobie sprawę, że w gruncie rzeczy to, co mógł czynić, już nawet u schyłku swojego życia. Bo akurat wtedy ta jego modlitwa, to jego uwielbienie Boga było zapisane, wyrażone. Wtedy zdał sobie sprawę z tego, że to wszystko i tak pochodzi od Boga. Jakże wielka pokora, kiedy w tej całej swojej sławie i osiągnięciach, jakie miał jako król izraelski, chociaż miał i też wiele problemów, wiele przeciwności, trudności, ale wiele też zwycięstw, ale mógł uświadomić sobie, że to wszystko zawdzięcza Bogu. Że to, co ma, to, kim jest i to, co może dać, zawdzięcza wszystko Bogu. Bez Boga nic by się nie udało. Bez Boga nikim by nie był, i bez Boga nic by nie mógł osiągnąć, aby, aby coś uczynić dla Bożej chwały, dla narodu wybranego. A więc dzisiaj nauka dla nas, abyśmy przede wszystkim wielbili Boga, chwalili Boga, bo jest taka skłonność człowieka jest taka tendencja, żeby sobie przypisywać chwałę, żeby swoim możliwościom, swoim osiągnięciom przypisywać chwałę i, i wyrażać to w ten sposób, że to ja coś osiągnąłem, że ja do czegoś doszedłem, że ja mogę coś dać dla Pana. Chociaż bardziej ważna jest to myśl, kiedy to dotyczy Bożego Królestwa, kiedy to dotyczy, dotyczy służby w Kościele. Nieraz człowiek może pomyśleć, że to jest mój wkład, to jest moja praca, to jest moje poświęcenie, to są moje finanse, które daję na Kościół, na zbór. No właśnie, kiedy będziemy mieć serce Dawida. To serce, w którym Bóg ma upodobanie, to przede wszystkim będziemy mogli się modlić taką modlitwą, jaką Dawid wyraził, że wszystko pochodzi od Ciebie, Ty jesteś wyniesiony Boże ponad wszystko, wszystko do Ciebie należy, jest Twoją własnością. I od Boga przychodzi bogactwo, siła, moc, On sprawia to, że może kogoś uczynić wielkim czy małym wszystko zależne jest od Boga. I w zasadzie to co dajemy Bogu, to najpierw od niego otrzymaliśmy. Dobrze jest zawsze pamiętać o tym, że cały nasz wkład w życie kościoła, nasza wiara, którą wyrażamy codziennym naszym życiem, to wszystko mamy od niego, nawet tą wiarę mamy od niego. Bóg dał nam wiarę, objawienie Jezusa Chrystusa. A więc nie mamy Absolutnie powodu, żeby twierdzić, że to jest z nas, że to jest nasze osiągnięcie i nasza praca, nasz wysiłek. Absolutnie wszystko, co dajemy, i nasz czas, i nasze zdrowie, i nasze finanse, to wszystko najpierw z Bożej ręki otrzymaliśmy. Bóg dał nam tchnienie, Bóg dał nam życie, Bóg daje nam zdrowie. Przynajmniej na tyle zdrowia, żebyśmy mogli funkcjonować Bóg daje nam pracę, którą możemy wykonywać Bóg daje nam zbór kościół, w którym możemy się angażować Bóg daje nam dary, dary Ducha Świętego, którymi możemy posługiwać Wszystko mamy od Boga I takim ostatecznym rezultatem takiej myśli jest to, by Bogu i tylko Bogu oddać chwałę Dlatego tak jest napisane, że Dawid błogosławił Pana i wyrażał w tym też uwielbieniu Boga taką swoją słabość, nicość, mówiąc, kim, że w ogóle my jesteśmy. Bo w zasadzie tylko możemy to dać, co z Twojej ręki otrzymaliśmy. Boże dopomóż nam zawsze pamiętać o tej kolejności. Dopomóż nam zawsze pamiętać, że najpierw od Ciebie przyjmujemy, aby dawać dalej. Dopomóż nam zawsze pamiętać, że bez Ciebie nie bylibyśmy w stanie nic dobrego uczynić. Wszystko mamy od Ciebie. I za to Tobie z całego serca dziękujemy. Dopomóż nam szafować tym darem, jaki nam dałeś, tak aby Twoje imię było uwielbione i dzisiaj błogosławimy Twoje święte imię. Amen.